Dwa. Ja jestem gotowy. Jeden. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett, jest ze mną mój oddany przyjaciel Meszpier. Witam serdecznie. Zapraszamy was do kolejnego odcinka naszych przygód w zamku Wolfenstein. Wolfenstein, wideo recenzja. Dobra. Jak myślisz, czy powinniśmy zostawić... Ej! Zawaliło się na Meszpiera! Ej stary, ale będą mi jak teraz nie będę mógł przejść. Nie, będziesz nie, mógł na spokojnie się przekłócać. Ja zostawię, żeby Niemcy się strzelali. Ale jakie niefortunne, że ci na łeb zwaliło, nie? Tak, ej może jak myślisz, kto wygra? No właśnie, taki jest mój plan. Oho. Faworyzujesz Niemców? A nie, teraz już nikogo nie faworyzujesz XD. Teraz już nie, teraz już wysadzam wszystkich. Ale wiesz co, ja pamiętam, że... Pewnie za dzieciaka się bałeś tego, co? Tak, trochę się bałem, dokładnie, jak już wchodziłem i był etap tych potworów, nie wiem jak to nazwać, nieumarlaków. No tak, 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 tak. No to są nieumarli, jakby nie było. Tam potem był taki etap, gdzie jest taka mgła i spadasz jakby w takie kości chyba, nie wiem czy coś takiego jest. Chyba jest. Jest tutaj w kolce, tak, tak, tak. Ja pamiętam, uwaga, że tego się no, bałem. No idź, idź. I one były dosyć... Frajerzy, nie spodziewaliście się, że jest nas dwóch! Ale to jest fajne akurat, bo ja pamiętam, że jak one biegły na ciebie, to ty trzeba było albo strzelać po nogach, albo gdzieś po przepraszam, kubie. Ale... Yakuza. Yakuza. Yakuza, a ja wypier... Yakuza. Niestety, no przykro mi. Wybacz mi Yakuza, ale taka jest prawda. Tędy wyjdziemy, spokojnie, Meszpier. Właśnie, co do tego. No. W kopie jest o tyle fajnie, że jak jeden ucieka przed tym potworkiem, to drugi może mu strzelać w plecy, jest easy. A teraz jest też ich dwa razy więcej, nie? To jest też no. Różnica, nie? No właśnie, no więc wychodzi w sumie na to samo. Poczekaj, bo tu nie ma jakichś ukrytych przypadkiem. Tutaj będzie coś było. Ukrytego, tylko radzę. O, i to był. Tak, to są te kolce chyba, o które ci chodziło. Tak. Mgła, ale spokojnie. Pociągniemy za Wajchę, Mateusz Wajchę prze. On tutaj wstawał, o. Strumny chyba, nie? Tak. Tak, to było to. To było to. Sukin kocie. Boże, patrz co dostałem, mam 10 koła i dostałem darmowego Panzerfausta. Przyda się, nie powiem, przyda się. Teraz wyłączamy kolce. A i wracamy. Tak, i możemy zeskoczyć już na dół. Aha, dobra, dobra. I to był ten etap właśnie, którym się tutaj zaskakiwało chyba, chociaż nie. Tak, 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 tak. To było chyba to. Wiesz, czy mi się kojarzą te potworki, które się przed chwilą zrespawnowały? Z mumiami? Takie, wiesz co, nie, takie duszki obok nich latają, takie czaszki, nie? Tak, to prawda. Kojarzysz Duma trzeciego, albo w ogóle Duma. A, że to jest Duma te czachy, Boże, które jak z tobą latały. One się jakoś specyficznie nazywały, ale teraz ci nie powiem jak. O, jest etap, którego się bałem za dzieciaka. Tak, i one tu będą wyłażyć. Powiem ci, że jeśli chodzi o coś, co mnie tak przeraziło jako dzieciaka, jeśli chodzi o tę grę, to walka z pierwszym bossem, tam gdzie się pojawia ten strażnik tego miecza, Olmec, czy jak się jakoś tak nazywał. Aha, aha, aha. Olarik, nie pamiętam, coś tego typu. Ta bestia taka gruba z tymi wszystkimi jakimiś czaszkami, to było straszne jak diabli dla młodego mnie. I tego się bałem. A teraz po latach na to patrzę i w sumie, czego ja się tam bałem? Ale z drugiej strony wiemy jak to jest, jak się jest dzieciakiem. Jak się jest dzieciakiem, to ma się jakby wiesz tą wyobraźnię trochę bardziej, moim zdaniem... otwartą na różne bodźce i wiesz, można się przestraszyć jak naprawdę gówno. O cholera, zapraszam na dół. A ja nie przeskoczyłem, nie dam rady. To jest w pełni zrozumiałe. Ale powiem ci, że dynamika i fan z rozgrywki dwuosobowej jest tutaj cholernie duży. No. Bo granie samemu jest spoko, ale z kimś jest o niebo lepsze. Tak. Ja tylko powiem ci, że akurat ten RTCW w ogóle koopy. No. Znaczy może nie wiem w sumie jak w innych grach, ale jeśli byłoby tutaj więcej osób niż tylko dwie. A może to nie być. Wiem, czy byłby taki fan. Byłby znaczy, taki tłok dla mnie trochę, wiesz? Możliwe. Całkiem, wiesz, spora szansa na to. Dobra. To jest cholera jasna, jeden z dwóch skarbów, których jeszcze do dzisiaj w tej grze nie ogarnąłem jak zrobić. Jak się dostać za ten piękny obraz, a drugi to jest bodajże... Poczekaj, gdzie jesteś dokładnie? A, u góry, na jak się będziesz ten. Dobra, bo ja tutaj sobie poczekaj, jeszcze sobie eksploruję trochę. O, tutaj są marteczki. No pierdoły, kilka potworów jeszcze się zrespiła. Ja sobie teraz zostawcie mnie, kurczę, z nożem jakimś długim. Już wbijam na górę. Oho. Nie, kurczę, już myślałem, że to tutaj. Dobra, nie, no kiedyś tutaj. Trzeba będzie to ogarnąć, taka prawda, bo nie wiem. Nie wszystkie sekrety niestety znam i dwa są właśnie w najbliższych mapach. My już teraz żyjemy na takim etapie, znaczy w takim świecie, że możesz sobie wpisać po prostu w... Tak, ale to... Nie chcesz, nie będzie fanu, nie? Nie, no trochę psuje tą autentyczność tego, co pamiętałem, a co nie.
No, w sumie rację. Znaczy, Garrett mógłbym to zrobić, nie? Idę do góry od razu. Czekaj, czekaj, coś mi tu nie gra. Czy to chodzi o to, że ta się nie pali tutaj? Nie. To chyba nie o to chodzi. Dlatego jest tutaj pewnie ten reflektor tak skierowany. Tak, na pewno nie o to chodzi. Szkoda. No nic. W takim wypadku prawdopodobnie tej zagadki ja nigdy nie rozwiążę. Na przykład tutaj brakuje pochodni, no ale trudno. Idę do mojego znajomego Meszpiego. Ciekawe, gdzie się schował. Gdzie jesteś, kolego? Gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? A wy jesteście na samej górze. Już w takim pokoju, w którym jest... O cholera, nie gadaj, że z tym podpalonym śmieciem. Właśnie... Nie wiem, czy on tutaj jest, tutaj chyba jest, nie? Tak, on się tu powinien pojawić. Wiem, że mam problem, mam mało życia, mało zdrowia oraz mało amunicji do Mausera, bo trochę już sobie zużyłem. Ogólnie to czekaj, to ci trochę rzucę amunicji, proszę bardzo. Dobra, ja to ej, bardzo chętnie poczęstuję się, dziękuję. Wiesz co, dobra, styknie. Uświadomiłem sobie to, że przecież i tak robimy przerwę nagraniową, bo dzwonił twój pan tata, więc... No, no właściwie w sumie tak, to nie ma co się dzielić w sumie. No. Faktycznie. A, bo to jest koniec. No właśnie. Mam do ciebie challenge, stary. No. Dobra, mam 4 życia, ja umrę teraz. Nie da się chyba tego przeskoczyć tak, żeby się tutaj... No. Nie da się. Czemu to zrobiłeś? To jest twój challenge? Proszę. O kurwa! Ale bym się wysadził. Dobra, w takim razie co? Dziękujemy za oglądanie i do następnego. A dla nas do następnej sesji nagraniowej. Cześć Meszpi, fajnie się grało. Dzięki za to. Dziękuję. A dzięki. Trzymaj się. Wzajemnie, oczywiście. Cześć. Flak. 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 Siusiak. I powiedz mi, jak...